Misia, czy tobie się te puchary to już nie znudziły trochę? Nie, ja miałam taką po prostu chęć zdobyć ten 6. puchar, że... Ale wiesz, że to paradoksalnie brzmi już trochę. Taką ochotę zdobyć ten 6. puchar. Tak, ale po prostu... No nie, ja bym się tam chyba pokroiła na tym boisku. Ja nie wiem, po prostu nie wiem, bym przeskoczyła... No nie, siatki to nigdy w życiu nie przeskoczę, ale no po prostu byłam tak zmotywowana. Zmotywowana i w ogóle zaskoczona tym, że miałam możliwość grania, więc byłam jeszcze podwójnie zmotywowana, że jak już dostałam tą szansę, to muszę to kurna wykorzystać, nie? Wykorzystać i po prostu ten puchar zdobyć, co nam w zeszłym roku Sopot zabrał. Masz jakąś koleżankę, która ma więcej pucharów jak ty, bo ty 6. Ja 6 nie wiem, nie znam. Dobra, przepuścimy pana trenera, bo to jest zwycięski trener. Misia, ten czek to do mnie. No dobrze, tak rozumiem. Ktoś więcej ma? Trenerka, zawodniczka musi. Nie znam. Nie znasz tak? Nie znam, naprawdę i nie wiem czy jest, także no, jak coś to trzeba wygooglować. Dobra, to pogooglujemy później, a teraz cię zapytam trochę po naszemu. Czyli ona wskoczyła do składu i ona jest najlepiej blokującą. Ona nie wiedziała, co się działo, rozumiesz? Nie, ja po prostu... Nie, no do mnie to jakoś tak nie dociera. Widzę, że właśnie w ogóle nie mogę jakoś zdań po polsku złożyć i przepraszam wszystkich, ale to, co się dzisiaj działo, jest jakiś Matrix. Matrix. Ja jeszcze jak ten puchar zdobyłyśmy i w ogóle to wszystko, ja się tak cieszyłam, że po prostu ja myślałam, że ja tam po prostu wybuchnę. A jeszcze jak już mnie wyczytali do tej nagrody, to stałam tak i mówiłam, nie, oni się na pewno pomyli, to jest niemożliwe, takie rzeczy się nie dzieją, po prostu takie rzeczy się nie dzieją. Patrzę tak na ciebie i mam wrażenie, że trochę ci tęskno było do pierwszej 6. Oczywiście, że tak, no bo no, to mają sportowcy, że no, lubią grać, lubią takie mecze. Dla takich meczy się trenuje, dla tej właśnie dzisiejszej i wczorajszej adrenaliny. I fajnie jest grać ligę i wszystko. I też wiadomo jest ta adrenalina, ale jak już się gra o coś, to jest jeszcze ten taki dreszczyk. Dodatkowy dreszczyk. I to po prostu tak napędza. I tak jak dzisiaj jeszcze tam na początku, może nie tyle, że stresowana byłam, bo dzisiaj byłam spokojniejsza. Wczoraj się bardziej denerwowałam, bo no mówię, też się nie spodziewałam, że taka będzie sytuacja. Więc dzisiaj do mnie podchodzi nasza atmosferka i mówię tak, Miśka, ty seryknij, to ci pomoże. I rzeczywiście serykłaś? Tak, serykłam, normalnie serykłam i po prostu tak mi zeszło wtedy to wszystko. I mówię, dobra, teraz już będzie dobrze, mówię, już teraz już wchodzimy w mecz, gramy. I wygrywamy to. Już od drugiego seta ja wiedziałam, że będzie dobrze. Nie wiedziałam, że wygramy, bo znałam bardzo dobrze przeciwnika i go szanuję. Ale jak patrzyłam na dziewczyny, patrzyłam właśnie w ich oczy, to się widziało, że my tu dzisiaj zostawimy serce i damy z siebie wszystko. No a jak będzie, no to się okaże. Ale po prostu od tego drugiego seta to było coś niesamowitego się działo na boisku i również dziewczyny, które nie miały okazji grać, bo jak się schodziło, to one nam dawały dosłownie swoje serce i my z tym podwójnym sercem na tym boisku, bo było niesamowite, pomagały nam, podpowiadały nam, motywowały nas, więc cały zespół i cały sztab i wszyscy dzisiaj tak zespołowo było, o, tak właśnie powiem. Dobra, Misia, ostatnie pytanie. Sportowo, jakbyś powiedziała parę słów, bo na razie atmosfera było naprawdę sportowo, fajnie, a sportowo o tym meczu? Sportowo to ja tak mi ciężko zawsze po meczu, ale wiem na pewno, że trzymałyśmy się pilnie taktyki. Trzymałyśmy się pilnie taktyki, którą miałyśmy założoną i którą nam przekazał Kuba, bo to było zadanie klucz dla nas, dlatego że wiemy, jakim jest przeciwnikiem Sopot, wiemy, wiadomo, znamy ich kierunki ataków, zagrywki, no wszystko o nich, wiemy tak jak one, wszystko o nas. I jeżeli mamy założoną jakąś taktykę, to my musimy się tego po prostu pilnie trzymać w takich meczach. Nie możemy sobie grać na hura, bo potem to się mści. I po tym pierwszym secie, jak zeszłyśmy przed, zanim wyszłyśmy na drugiego, no miałyśmy tak troszeczkę takie, znaczy nerwy, no bo przegrałyśmy, wiadomo, to się człowiek denerwuje, wszystko. I Kuba właśnie do nas poczuł, powiedział mi spokojnie, mówi, taktycznie jest wszystko dobrze. Gramy dobrze, to co mamy założone taktycznie, wykonujemy to, co wypełniamy to wszystko, mówi tylko po prostu mniej błędów, więc się skupiliśmy w tych następnych setach, żeby nie popełniać
błędów, głupich błędów, bo czasem też się nam zdarzą. I po prostu to wszystko się zaczęło zazębiać, zaczęło iść i tak poszło. Więc.